Witam na kanale Zielona Alternatywa. Na dzisiejszym filmie będzie kilka porad ogrodniczych na koniec marca. Zapraszam. Sprawa pierwsza, berberysy. Berberysów mam stosunkowo dużo i przede wszystkim są to odmiany, które mają liście w kolorach bordowym, czerwonawym, ogólnie takie niezielone. Chociaż mam też odmianę Green Carpet, ale przede wszystkim cenię berberysy właśnie za ten kolor taki bordowo-brązowy. I jeżeli chodzi o berberysy, teraz to jest ostatni dzwonek, żeby zrobić cięcie, które moim zdaniem jest najważniejszym w ciągu sezonu. Ja właściwie berberysy już dawno obcięłam, bo u mnie one pełnią funkcję takich krzewów formowanych. I mam berberysy formowane w kulki, w prostopadłe ściany, no i też takie rządki, tak jak tutaj, czyli pilnuję, żeby one miały jednakową wysokość. I jeżeli chodzi o berberysy, to właśnie tak jak tutaj widać, one już mają dosyć dobrze rozwinięte listki. To jest właściwie kwestia kilku ostatnich dni. I jeżeli ktoś chce mieć ładnie uformowane berberysy, to moim zdaniem to jest ostatni dzwonek, żeby zrobić takie dosyć solidne cięcie. Bo jak dla mnie, to pierwsze cięcie wiosenne, nawet w stanie bezlistnym, to jest cięcie najważniejsze, dlatego że w przypadku berberysów, które mają liście wybarwione właśnie na taki kolor bordowo-brązowy, to tak naprawdę najlepiej wybarwione są liście, które są na zewnątrz, a te liście, które są w środku, zwykle są po prostu zieleńsze. Dlatego jeżeli będziemy ciąć berberysy mocno w ciągu sezonu, kiedy te liście będą już rozwinięte, to po ucięciu okaże się, że cały środek na przykład jest zielone. I dlatego w przypadku formowanych berberysów trzeba mocno ciąć przede wszystkim, zanim one rozwiną całkowicie liście. Tutaj mam berberys atropurpurea. Jeszcze nie posprzątałam tych uciętych gałęzi, ale to jest sześć berberysów, które tnę w prostopadłościan. I gdybym nie zrobiła teraz mocnego cięcia i gdybym później próbowała uformować właśnie ten prostopadłościan, no to część później tych liści, która byłaby po cięciu, na pewno byłaby zielona, dlatego że one mają dosyć gęste środki i te liście w środku nie są dobrze wybarwione. Więc ogólnie w przypadku tych moich form, takich czy to kulek, czy prostopadłościanów, pierwsze cięcie właśnie przed rozwojem liści, a później jeszcze mam co najmniej dwa cięcia kosmetyczne, czyli później muszę przecinać te odrosty. Ale tak jak już mówiłam wcześniej, właśnie teraz to jest ostatni moment, żeby zrobić takie najważniejsze w ciągu sezonu cięcie gałęzi, które będzie podstawą już do tej kosmetyki w ciągu sezonu. Ale jeżeli chcę właśnie nadać formę prostopadłościanu, to ja już teraz dosyć mocno tnę i dosyć nisko, bo wiem, że te odrosty i tak będą spore, a zależy mi przede wszystkim na tym, żeby ta forma była dosyć dobrze wybarwiona na zewnątrz. Więc później ta kosmetyka, czyli przecinanie tych wyrastających nierównomiernie pędów, no nie spowoduje aż takich różnic w kolorze. Ale właśnie jeżeli byśmy obcięli tak drastycznie berberysy, na przykład w połowie wysokości, w lipcu czy w sierpniu, no to wyszłyby na wierzch po prostu te liście ze środka, które byłyby zielone, więc to wszystko miałoby taki nierównomierny kolor. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze nie obciął berberysów, a chce mieć uformowane na przykład kulki, no to właśnie teraz to jest moim zdaniem bardzo dobry moment i właściwie ostatni moment na takie zasadnicze cięcie. W przypadku berberysów ważne jest też sprzątanie tych uciętych gałęzi. Ja już mówiłam wielokrotnie na wielu moich filmach, że staram się części tych resztek nie wynosić, ale to głównie dotyczy bylin. Natomiast jeżeli chodzi o berberysy, to akurat bardzo pilnuję, żeby w miarę wygrabić i wynieść stąd te ucięte pędy, dlatego że one są dosyć kolczaste i później po prostu wbijają mi się na przykład w podeszwy od butów w lecie, więc nie jest to jakaś bardzo przyjemna czynność, ale w przypadku berberysów warto po prostu od razu wyczyścić wszystkie krzewy. Tutaj jeszcze nie posprzątałam tych gałęzi, one są zawieszone właśnie na krzakach, więc trzeba wyczyścić to wszystko z uciętych gałązek, wygrabić i wynieść, dlatego że później ja wiele razy się nabijam na te kolce i
Po prostu jeżeli się tego nie zrobi od razu, to później jest problem. Ale ogólnie berberysy teraz już widać, że są w blokach startowych. Te liście się już niebawem rozwiną i dla mnie to są podstawowe liściaste krzewy, właśnie takie strukturalne, które dają kolor z liści. One dosyć wcześnie właśnie rozwijają swoje liście i w przypadku właśnie takich form jak kulki, czy prostopadłościany, czy też żywopłoty, one nadają strukturę w moim ogrodzie. Tak więc pomimo tych wszystkich uciążliwości związanych z cięciem, z tymi kolcami, to ja jednak bardzo lubię berberysy właśnie ze względu na kolor liści i ze względu na to, że od stosunkowo wczesnej wiosny są ozdobne aż do jesieni. Kolejna sprawa, pesz i inne chwasty, które rozchodzą się po ogródku za pomocą podziemnych rozłogów. Ja z tym peżem mam co roku problem. Jak już zwalczę go w jednym fragmencie ogrodu, to mu się pojawia gdzie indziej, więc zawsze ja się spodziewam, że gdzieś się rozrośnie. Ale teraz moim zdaniem to jest dobry moment, żeby się spróbować rozprawić właśnie z peżem, czy też na przykład z pokrzywami. Dlatego, że peż i pokrzywa stosunkowo wcześnie zaczynają się zielenić i bardzo łatwo je namierzyć. I teraz pokazuję miskanta, który kiedyś był przerośnięty cały peżem. Ja po kilku latach takiego wyrywania peżu doszłam do wniosku, że to nie ma sensu. I po prostu na wiosnę zrobiłam oprysk takim dosyć standardowym środkiem nieselektywnym, który wnika przez zielone części roślin i udało mi się tego peżu pozbyć. No właśnie, jeżeli chodzi o peż, to jedyną zaletą, w ogóle jeżeli można mówić o jakichkolwiek zaletach peżu, jest to, że on bardzo wcześnie się zieleni i dlatego ten oprysk nie zaszkodził miskantowi, dlatego że miskant jeszcze jest w uśpieniu zimowym i jeszcze nie zaczął wypuszczać młodych zielonych części. Więc jeżeli ktoś ma u siebie w ogrodzie peż czy pokrzywy, tak jak ja, teraz to jest dobry moment, żeby zastosować środek chemiczny, dlatego że, tak jak u mnie, większość bylin czy traw jeszcze jest w stanie spoczynku, więc ten oprysk im nie zaszkodzi, bo nie mają jeszcze zielonych części. Natomiast z peżem i z pokrzywą możemy spróbować właśnie zawalczyć. Ja na początku, kiedy miałam miskanty u siebie w ogródku, to też nie byłam pewna, czy to, co się zieleni, czy to jest miskant, czy to jest peż. Ja zdaję sobie sprawę, że szczególnie mniej doświadczeni ogrodnicy na wiosnę mogą mieć wątpliwości, czy to nie odbija przypadkiem miskant. Ale właśnie, jeszcze kilka lat temu tak się zastanawiałam na wiosnę, peż czy miskant. I wtedy później się okazało, że jednak to był peż. Więc jeżeli ktoś nie jest pewien, bo rzeczywiście czasem dosyć są podobne, szczególnie takie nierozwinięte, te zielone listki. Jeżeli ktoś nie jest pewien, to trzeba po prostu poprzyglądać się innym miskantom, w jakim one są stanie, czy one już puszczają, czy nie. Ale zwykle miskanty dosyć późno u mnie zaczynają się zielenić, więc to, co jako pierwsze ma zielone liście, to prawdopodobnie jest peż. Więc moim zdaniem to jest teraz bardzo dobry czas, żeby spróbować pozbyć się tego peżu właśnie za pomocą środków chemicznych. Ja na początku próbowałam wyrywać, ale wiadomo, że ono odrasta tymi rozłogami podziemnymi i ta walka z peżem jest bardzo uciążliwa, a szczególnie jeżeli przerośnie zupełnie karpę miskanta, to niemożliwe jest po prostu mechanicznie pozbyć się tych kłączy. Dlatego właśnie no mimo wszystko czasem chemia się przydaje. Trzeba tylko sprawdzić na opakowaniu tego środka chemicznego, jakie są zalecenia odnośnie temperatury, bo wydaje mi się, że nie może być za zimno. Więc trzeba sprawdzić, jaka temperatura powietrza jest najbardziej odpowiednia i po prostu wtedy zrobić oprysk chemiczny i jest duża szansa, że takim sposobem tego peżu się pozbędziemy, bo z każdym kolejnym tygodniem może być coraz trudniej, bo będzie coraz więcej zielonych roślin i będzie większe ryzyko, że przypalimy coś przypadkiem. Kolejna sprawa, molinie. Tutaj pokazuję akurat karpę, która ma chyba 5 lat, więc jest spora i dosyć dobrze rozrośnięta. Na razie oberwałam ręcznie tylko te zeszłoroczne słomki, trzeba jeszcze będzie poprawić, ale chodzi mi o to, że
Molinie wczesną wiosną wyglądają na dosyć zmaltretowane, szczególnie jeżeli jest mokro. Jeżeli namoknięta jest ta karpa, to się wydaje, że ona zgniła. Więc moja rada jest taka, żeby nie skreślać molini zbyt wcześnie, szczególnie jeżeli mamy młode okazy. Ja wielokrotnie miałam taką wątpliwość, czy te molinie przetrwały zimę, czy nie, ale one zawsze przetrwały. I nawet jeżeli ta karpa, szczególnie młodych roślin, o tej porze roku rozchodzi się w rękach i kiedy wycinamy słomę, wydaje nam się, że to wszystko wychodzi z ziemi i tam nie ma korzeni, to trzeba dać szansę tym roślinom, nie likwidować, bo moim zdaniem no jest 99% szans na to, że ta roślina przeżyła. Jeżeli rośliny są młode, to po prostu te karpy są bardzo delikatne, szczególnie właśnie jeżeli jest mokro i o tej porze roku wydaje się, że one nie przetrwały zimy, a tak naprawdę one potrzebują trochę więcej czasu i myślę, że się zazielenią. U mnie wszystkie molinie, a mam ich kilkadziesiąt, zawsze tą zimę przetrwały i chociaż miałam takie momenty zwątpienia właśnie o tej porze roku przy wycince, to na szczęście nie wykopałam, nie zlikwidowałam i później się okazało, że wszystkie się zazieleniły. Z moich traw ozdobnych to tak naprawdę tylko śmiałek darniowy i trzcinik ostrokwiatowy już się zielenią i już mają zielone czapki. Natomiast większość moich traw ozdobnych, czyli miskanty, rozplenice, molinie, jeszcze są właśnie w stanie takiego zimowego uśpienia. Więc jeżeli ktoś dopiero od niedawna ma trawy ozdobne, to też w przypadku czy miskantów, czy rozplenic, trzeba dać im czas i nie trzeba się stresować tym, że one jeszcze nie wypuszczają zielonych pędów, bo jak dla mnie to są stosunkowo późne trawy i też nie trzeba ich skreślać. Jak na ironię, bardzo wcześnie zaczynają zielenić się chryzantemy, szczególnie te, które kilka lat rosną w tym samym miejscu bezpośrednio w gruncie. To jest roślina, która w tym miejscu rośnie chyba drugi rok. I bardzo ładnie się rozrasta, tak jak wszystkie moje chryzantemy. I właśnie zaskakujące jest to, że chryzantemy, które kwitną na przełomie października i listopada, stosunkowo wcześnie wychodzą z ziemi i już się tak ładnie zielenią. Jeżówek jeszcze nie widać, odentek i wielu innych moich bylin jeszcze w ogóle nie można zauważyć. A proszę bardzo, chryzantemy całkiem zielone. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z chryzantemami, to może mieć wrażenie, że one zaczną kwitnąć w lecie, ale taka właśnie jest uroda tych roślin, że wcześniej się zielenią, ale jak ja to określam, później się hibernują w lecie. I one rzeczywiście później kwitną na przełomie października i listopada, a czasem nawet jeszcze na 1 listopada są w pąkach, więc one mają dosyć taki długi sezon na rozpędzanie się. Ale właśnie tak jak widać tutaj, już bardzo wcześnie się zielenią i to jest właśnie dobra roślina na rozsadzenie i na zrobienie nowych sadzonek. Ale tak naprawdę chodzi mi o to teraz akurat, że te chryzantemy starsze, te które mają kilka lat i które rosną w gruncie, one rzeczywiście od samego początku, już w marcu są takie bardzo solidne, mają dużo tych zielonych pędów, dużo zielonych liści. Takie spore zielone czapki od razu się pojawiają. Natomiast jeżeli rośliny są młodsze, na przykład sadzone w ubiegłym roku, albo na przykład przywiezione z cmentarza i posadzone na jesieni w gruncie, to one o tej porze jeszcze wyglądają stosunkowo słabo. Więc ktoś może mieć wątpliwość, czy one w ogóle są rokujące, czy one przetrwały. Ale ja już zauważyłam właśnie w tej mojej tak zwanej hodowli chryzantem, że te rośliny, które przywożę na jesieni, które sadzę w polu, to one potrzebują jednak trochę więcej czasu. Więc ja teraz jak mam porównanie, to moje chryzantemy wieloletnie są już takie bardzo okazałe, zielone, spore. Natomiast te chryzantemy, które były przywiezione z cmentarza, które posadziłam w polu, one jeszcze bardzo słabo się zielenią. Mają dosłownie kilka listków albo jeszcze wcale nie mają listków. Więc tym chryzantemom, które są naszymi nowymi nabytkami, trzeba też dać szansę. Nie trzeba ich skreślać, bo one potrzebują trochę więcej czasu, ale moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że też będą rosły, więc nie ma sensu pozbywać się ich zbyt wcześnie. Trzeba po prostu dać im czas i jeszcze trochę poczekać.
Nie powinniśmy też zbyt szybko skreślać na wiosnę budleji, chociaż budleja czasem potrafi dosyć dziwnie zachowywać się i my spodziewamy się, że ona będzie wypuszczała szybko liście, szybko pędy, tak jak inne krzewy. Ale ja już zauważyłam, że budleja dosyć długo ma zielone liście, czasem nawet w grudniu, natomiast na wiosnę ona dosyć późno budzi się z tego zimowego snu. Ja też mówiłam to zresztą na wielu filmach, że miałam takie momenty zawahania, czy te moje budleje przeżyły, czy nie przeżyły. I zwykle się okazało, że wszystkie jakoś tę zimę przetrwały i one później zaczynają się zielenić, ale jest to stosunkowo późna pora. Ta budleja, którą teraz pokazuję, w ubiegłym roku na wiosnę mnie dosyć zaskoczyła, bo przy obcinaniu ja zauważyłam, że wszystkie pędy są uschnięte. I ja wtedy poważnie się zastanawiałam, czy to jest koniec jej kariery w moim ogrodzie, ale stwierdziłam, że obetnę ją standardowo i ona odbiła, puściła zielone liście, ale dosłownie przy samej nasadzie. I co oznacza, że karpa przetrwała. Oto przyszedł mój nowy przyjaciel, kot, którego nazwałam Szrek, bo akurat miałam wcześniej Fionę. Więc teraz mi ten kot towarzyszy cały czas przy nagrywaniu. A wracając do budlei, więc ta budleja odbiła w ubiegłym roku przy samej nasadzie. Więc najważniejsze jest to, że ta karpa przetrwała. Karpa nie przemarzła, natomiast te części nadziemne, one jakoś wyjątkowo były nadwyrężone i rzeczywiście te grube pędy były uschnięte, ale ogólnie budleja, przynajmniej u mnie, dosyć dobrze zimuje. Jeżeli obmarzną te gałęzie, to po prostu później one są do przecięcia, ale z moich budlei, nawet tych młodych, właściwie nigdy nie mam żadnych strat spowodowanych zimą, mrozem. Trzeba po prostu dać im szansę i nie skreślać na wiosnę. Jak widać, prowadzę już prace porządkowe w moim ogrodzie bylinowo-trawiastym, co oznacza, że tak naprawdę walczę z tymi resztkami z ubiegłego roku, czyli jedną nogą cały czas jestem w poprzednim roku kalendarzowym, ale cały czas przygotowuję się do nowego sezonu, żeby te moje byliny i trawy mogły spokojnie wystartować. Tutaj widać, że przegorzan już zieleni się, więc dużo sprzątania. Na początku, kiedy wycinam miskanty w pierwszej kolejności, to się wydaje, że ten efekt jest taki błyskawiczny wręcz, a później, kiedy trzeba zająć się tymi niższymi trawami, trochę trzeba na kolanach, to już jest bardziej uciążliwe i teraz ta robota mi trochę gorzej idzie, ale już udało mi się większość mojego ogrodu uporządkować, więc powoli ten sezon jakoś u mnie się rozkręca. I na koniec jeszcze taka jedna właściwie porada dla ogrodników, którzy się też stresują, że jeszcze to wszystko takie nieuporządkowane. No właśnie, no jak u mnie te prace trwają czasem nawet w kwietniu, więc ja już stwierdziłam, że to, co inni pomyślą o moim ogrodzie, to jest mało ważne. Muszę tą pracę jakoś rozplanować według mojego harmonogramu, ale też zauważyłam, że jest takie ciśnienie, że na wiosnę to już trzeba po prostu takie najważniejsze rzeczy w ogrodzie wykonać, tak jakby już nie było reszty roku. No i owszem, jeżeli chodzi o warzywa czy rośliny jednoroczne, rzeczywiście wiosna jest bardzo ważna, no bo termin siewu jest bardzo ważny. Natomiast jeżeli chodzi o byliny, trawy i takie rośliny wieloletnie, to ja tak naprawdę rozkręcam się zawsze w lecie albo na jesieni, więc dla mnie sadzenie nowych roślin to tak naprawdę odbywa się zwykle później niż na wiosnę. Więc jest takie nabuzowanie teraz, że jest wiosna, sadzimy, robimy jakieś takie prace strategiczne w ogrodzie, nowe nasadzenia, ale jak dla mnie to wiosna to jest właśnie jeszcze porządkowanie tego ogrodu, przygotowywanie moich rabat na nowy sezon. A prace koncepcyjne i nowe rabaty, nowe nasadzenia to tak naprawdę u mnie to jest kwestia lata czy jesieni. Więc nie ma się co stresować, na wiośnie sezon się nie kończy, jeszcze później będzie dużo czasu, żeby coś w ogrodzie zrobić. A tymczasem warto cieszyć się małymi rzeczami, tak jak tutaj żonkile, które niedługo będą kwitły. Sezon powoli się rozkręca, ale już będzie coraz ciekawiej, to wszystko będzie zmieniało się dynamicznie, będzie coraz więcej kolorów. Na razie jeszcze tych kolorów jest mało, ale tak jak tutaj, zawsze trzeba znaleźć coś pozytywnego. Do zobaczenia.